Co za paskudnie nudny dzień. Co to? Jakie ładne kwiatki. Ciekawe. Mamusiu, chciałem ci powiedzieć, że cię kocham. O, co za słodki chłopiec. Tak, świetna myśl. Juhu, biegnę. O, rety, zniszczone. Mamo, mam coś dla ciebie, bo tak wiele dla mnie znaczysz. O, wow, dla ciebie. Wiedz, że mi zależy. Na razie. I po co mi te śmieci? No cóż, zaraz. Może uda mi się coś z tym zrobić. No tak. Masz papierowy pojemnik? Odwróć i postaw na wierzchu kieliszek do góry dnem. Potem wokół brzegu połóż kwiaty. Wybierz dowolne kolory. Potem zalej płynną żywicą. Koniecznie wypełnij całą tę przestrzeń. Spokojnie, niech kwiatki się zanurzą. Potem czekaj, aż stwardnieje. Po usunięciu kieliszka zostanie piękna bransoletka. Jedyna w swoim rodzaju. Można ich zrobić więcej. Mamo, lubisz węże? Spokojnie, to zabawka. Skończyło się miejsce na kartkach. Zaraz, zużyłam już wszystkie? O nie, nie mam na czym rysować, mamo. Co się stało, kochanie? Zabrakło mi kartek. Nie martw się, popatrz. Wyprasuję papier żelazkiem i wszystko znika. O, czary. Znów mogę rysować. Dzięki, mamo. Nie ma sprawy, córeczko. Proszę, narysuj coś ładnego. Spójrz na moją lalkę, mamo. Aha, bardzo ładna. Ale nuda. Teraz pobawię się misiem. Jego też mam dość. Brum, brum. Chcę coś nowego. Coś się dzieje. Mamusia nie lubi hałasu. Nie da się ciebie jakoś wyłączyć? Dobrze, weź kluczyki. No już, śmiało. Wiedziałam, że się uda. To będzie świetna zabawa. Wow. Jaki lśniący. I cały mój. Nie mam nawet prawa jazdy. Zapnijcie pasy, będziemy gnać. Bezpieczeństwo. Ruszajmy. Brum. Ło, jestem świetnym kierowcą. Bip, bip, z drogi śledzie, bip, bip. Wow. Cześć, spójrz na moje auto. Jest wspaniałe. Wszystko w porządku? A, no tak. Rozumiem. Bardzo luksusowe auto. Chciałabym takie mieć. I co ja mam teraz zrobić? O, co to jest? Samochodzik? To mój szczęśliwy dzień. Dam go mojej Eni. Ale gdzie ma się nim bawić? Chyba mam pomysł. Połóżcie białą koszulkę na blacie. Narysujcie krzywą linię czarnym mazakiem. I tak przez całą długość koszulki. Dorysujcie drugą linię, to będzie droga. Teraz pasy drogowe. Jak skończycie, to pokolorujcie drogę. Ale nie zamalujcie białych pasów. Jak skończycie, powinno wyglądać tak. Pora włączyć silniki. Hej, Eni, mam coś dla ciebie. To nie wszystko? Wow, droga! To jest świetne! Brum, brum! Zupełnie jak masaż. Super zabawa, mamo. Mam najszybsze autko na świecie. Zobacz. A? Ups. Nic nie szkodzi. Trochę plecy mnie bolą. Co to ma być? Jest noc! Musisz tak świecić? O, obudziłem cię. Bezczelność! Wracam spać. Dość! Muszę coś z tym zrobić. Co ty robisz? Jest środek nocy. Halo? Proszę.
Proszę natychmiast przyjechać. To pani dzwoniła? Potrzebuję zasłon na okna. Wyśmienicie? Tak się składa, że mamy nie lada wybór. Te mi się podobają. Dobrze, zmierzmy więc co trzeba. Zaczynam od razu. To długo nie potrwa. I dobrze, jestem taka zmęczona. Hej, ostrożnie. Gotowe? I co pani na to? Świetna robota, zasłużyłaś na to? Pani raczy żartować. Dobra, trzymaj. Było mi miło. Było mi miło. No i co? Wreszcie mogę się wyspać. To się okaże. No, no, całkiem niezłe te zasłony. A co my tu mamy? Kolejna ofiara. Ej, no! Próbuję spać. Wow, śliczne te zasłony. To całkiem dobry pomysł. Tylko, że ja nie mam nic, co by się nadawało. Co robić? A gdyby tak użyć tego koca? Rozłożę go na płasko na ziemi i zacznę składać powoli od jednego końca. Będę to robić na przemian, aż do samego końca. Teraz muszę go spiąć w środku. Zrobię dziurkę w materiale. Jak uroczo! Teraz muszę to razem związać. Przełożę sznurek przez tę dziurkę na wylot i przeciągnę po drugiej stronie. Teraz mogę już rozłożyć materiał. Moja zasłona jest gotowa. Pora ją zawiesić. To powinno załatwić sprawę. Zaraz. Hej, tak się nie bawimy. No cóż, dzień doberek. Wow, ale ekstra. Wyglądam czadowo. Tatuaże są jednak świetne. Ale pyszna herbata. O, coś ty ze sobą zrobiła. O, cześć mamo, jak ci się podoba? Nie wierzę, że to zrobiłaś. Mamo, hej, obudź się! Co się stało? Co się stało? Spójrz na siebie, wyglądasz jak czyjś brudnopis. To jest okropne, ale mnie teraz rozgniewałaś? Dość, pójdziesz ze mną. No już. Mamo, puść! Kto ci to zrobił? No mów. Ale wstyd. Dobra, to była ona. Kto? Ona? No i super. Zaraz się z nią rozmówię. Idziemy. Ale mamo! Siadaj. No? Co tam? Czy to twoja robota? Och, ale o co chodzi? Spójrz na moją córeczkę. To twoja sprawka. Oszpeciłaś ją. Mnie się podoba. Ona tak zawsze? W dodatku to jakieś gryzmoły. I co zamierzasz z tym zrobić? Aż mnie głowa rozbolała. Cii, wystarczy. To nic takiego, tylko naklejki, widzi pani? Proszę. Co? Naklejki? Nie rozumiem. Czyli że one nie są prawdziwe? Ojej, czuję się paskudnie. Najmocniej przepraszam. Pewnie pani myśli, że jestem szurnięta. No tak, ale spoko. To nie pierwszy raz, kiedy mi się to przytrafia. A ty czemu nic nie powiedziałaś? Próbowałam, ale nie chciałaś słuchać. Czy to już wszystko? Wciąż musimy się ich jakoś pozbyć. Żaden problem. Wystarczy taśma klejąca. Serio? Jak to? Trzeba nakleić kawałek na skórę, docisnąć i powoli oderwać. Tatuaż zejdzie razem z taśmą. Prościzna. To już wszystkie. Uff, co za ulga. Och, a tak mi się podobały. Niczego mi nie wolno. Idziemy do domu. Rany, dobrze, że to nie moja mama. Zaraz. Nie może być. Kto by się spodziewał? Ale dziwna akcja. Co by tu ubrać? O, ile kosmetyków! Mogę zrobić sobie makijaż, proszę! Dobrze, tylko nie nabrudź. Niczego nie obiecuję. Zaraz, co ona powiedziała? No, nie wierć się! Zostaw! Sprawiłam, że tatuś jest ładny. O, witaj, kochanie! Nie wierzę. Chociaż pasuje ci ten cień do oczu. Mam!
Mamo, nie mam czasu! Ale kurtkę musisz wziąć. Mamo, nie jestem dzieckiem! Ale nie chcesz się chyba przeziębić? A poza tym ślicznie w tym wyglądasz? Mamo, przestań! Robisz mi wstyd! No zakładaj tę kurtkę! Od razu lepiej. Cieplutka, prawda? No i wyglądasz tak modnie. Żartujesz sobie chyba. No, leć już. Nie będę tego nosić. Nie zmusisz mnie. A co ci się w niej nie podoba? Ja lubię tę. Widzisz? Pasuje mi do stylówki. Pa! To chociaż szalik weź. Ta dziewczyna nigdy mnie nie słucha. Jeszcze zobaczymy, kto miał rację. Ha, jest zimniej niż myślałam. I jak wieje. Ale co tam? Dobrze wyglądam. Wszyscy obecni? To zaczynamy. Nie czuję się najlepiej. Wsiu! Cheryl, jesteś chora? Marsz do domu. Chyba ma pani rację. Spakuję się i pójdę. Jeszcze mi zarazków brakuje w klasie. Może mama miała rację. Fałszywy alarm. Włożę tylko podręczniki do szafki i wracam. Wsiu! Będę musiała to później umyć. Ale nie dzisiaj. Tak się cieszę, że się widzimy. Wyglądasz świetnie. Jesteś kochany. Naprawdę. Bo wiesz, Cheryl, ja cię bardzo lubię. O rany, zaraz ją pocałuję. Ble, ohyda! Jak romantycznie. Chyba zwymiotuję. Nie zbliżaj się. Weź to. Chris? Co się stało? O nie, nie wierzę. Co za dzień? Dobrze, że już w domu. Od razu kładę się do łóżka. Czemu to musiało mi się przytrafić? Cześć, mamo. Już jesteś. Okropnie się czuję. Zjedz coś, poprawi ci się. Tak myślisz? Oby tak było. Ojej, niezły glut. Chyba straciłam apetyt. Przepraszam, mamo. A mówiłam, żebyś założyła kurtkę. Przecież już przeprosiłam. No dobrze, już dobrze. Trzeba ci jakoś pomóc. To powinno zadziałać. O nie, żadnych zastrzyków. Uspokój się. Nie o zastrzyk tu chodzi. Zaufaj mi. Dodam soli do gorącej wody. Tyle wystarczy. Teraz napełnię strzykawkę. No, zaraz poczujesz się lepiej. Nie ruszaj się. Wstrzyknę ci to do nosa. To przepłuczę ci nozdrza z tego paskudztwa. Wow, niesamowite. Mogę normalnie oddychać. Dzięki, mamo. A ty dokąd? Nie potrzebuję już tej kurtki. Chris, Chris, już mi minął katar. Nie do wiary. I na co ja się tak staram? Uwaga, dzieci. Proszę rozwiązać równanie. Jest trudne. Szkoda, że się nie uczyłam. Nic nie rozumiem. Nie, to niemożliwe. Hej, daj mi spokój. O nie, długopis. Hej, Miki, masz zapasowy? Bo ja swój pogryzłam. Poczekaj. Proszę bardzo. Dobra, do dzieła. I tak wiem, że to obleję. O, chyba żartujesz. Co to było? Mój długopis, ty potworze! Jak leci? Pożyczysz długopis? Dla ciebie wszystko, Ashley. Dwa z rzędu? Jak to możliwe? No, nie do wiary. Chyba jestem za silna. Niedługo kończymy. Muszę się spieszyć. Te się nie nadają. Kto mi pomoże? Nawet o tym nie myśl. Co? Czemu na mnie patrzysz? Znajdź sobie frajera. Cóż, to nie ich wina. Przepraszam, ma pani długopis? Jasne, Ashley, proszę bardzo. Nie, stop! Proszę go ukryć! Czy ja czegoś nie wiem? Wiesz co, moje długopisy gdzieś się zapodziały. Ale przed chwilą go pani trzymała. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Trudno. Trzeba sobie radzić. Ach, to bez sensu. O, nie mogę na to patrzeć. Wiem, co zrobię. Wyciągnę wkład z tuszem. Stworzę niezniszczalny długopis. To odpowiednia foremka. Włożę do niej wkład. Teraz go ozdobię. Powkładam płatki do formy. Będzie bardzo ładny. Mam też słoiczek brokatu. Dodam go do żywicy epoksydowej, a potem wymieszam.
Musi się dobrze połączyć. Chyba wystarczy. A teraz wleję żywicę do foremki. Zaleję nią kwiatki. Wypełnię całą foremkę. Poczekam, aż zastygnie. Teraz można go wyjąć. Ale fajnie wyskakuje. Wow, jaki fajny. Dam go Ashley. O, to dla mnie? Muszę go wypróbować. Zobacz, jak pisze. O, rety, Ashley, to żart? Nie rozpadł się. Świetny długopis. Sprawdzę jeszcze raz. Tak, Ashley odporny. Co za emocje, brawo! Dziękuję, dostaliście szóstki. Nadszedł ten dzień. Rozpuszczę włosy i pójdę tańczyć. Tylko w co się ubrać? Niech no sprawdzę, to jest ładne. Świetny wybór. Pójdę się przebrać. Wow, idealnie. Ale czegoś tu brakuje. Chcę się wyróżniać. Już wiem, czego mi trzeba. O to chodziło. Co za emocje. O, pięknie. To doda blasku mojej stylizacji. Zobaczę, jak wyglądam. O, fenomenalnie. Jestem gotowa. Zaraz. Diadem Ashley jest okropny. Niby było mi jej szkoda, ale też chciało mi się śmiać. Jednak go nie chcę. Kogo chcę oszukać? Nie nadaje się. Zwinę się na kanapie i pogrążę w żalu. Już nigdy stąd nie wyjdę. Co? Co się dzieje? O, udało się wylądować. Oj, co się stało, Ashley? Halo? Nic dobrego mnie nie spotyka. Co? Co to ma znaczyć? Kim jesteś? Jak tu weszłaś? Jestem dobrą wróżką. Czemu ci smutno? Nie widać. Chciałam ładnie wyglądać. To wszystko? Wyślę cię na bal, znaczy imprezę. Czuję się nieswojo, pomóż mi. Wybacz, to nowa różdżka. Uczę się. Więcej tego nie rób. Co teraz? Już, poczekaj. A może jakoś... Zaraz. Ta różdżka jest dziwna. Ale może być. Upiększę nieco ten diadem. Zamaluję go pisakiem 3D. I obrysuję klejnoty. Stworzę ramę. Uwielbiam ten kolor. Teraz zmienię wkład. I zamaluję klejnoty. Zakryję całą powierzchnię. Jeszcze te maleńkie. Czas to odczepić. Oto twój nowy diadem. Wiem, jest świetny. Proszę. O kurczę, chyba się rozpłaczę. Pasuje mi jak ulał. Co? Co się dzieje? To ci się spodoba. Wow, nie do wiary. Okulary nie pasują. Wow, cudownie. Jestem piękna. Dzięki. Co? Gdzie ona jest? Nie zdążyłam jej podziękować. Dzięki. Przydałby mi się dzień w spa. Ale kto ma na to czas? No i ta biżuteria. Pamiętam, że kiedyś miałam diamenty i złote bransoletki. Mogę je sobie co najwyżej powspominać. Te też są śliczne, mamo. Na tobie wszystko wygląda olśniewająco. To bardzo miłe, kochanie. Muszę iść do pracy. Pa, Grace. Miłego dnia, mamo. To moja szansa, żeby dorwać się do tej szkatułki z biżuterią. Wow, niesamowite. Będę wyglądać jak modelka. Co ona tam jeszcze ma? Fajowe kolczyki. Ile różnych pierścionków. Wow. Nareszcie w domu. Czuję się taka dorosła. Mama tak szybko wróciła? Ups, niedobrze. Grace, już jestem. I chętnie sobie odpocznę. Taki bałagan. Co mam robić? Mama mnie zabije, jak to zobaczy. Nie da rady. Zwolnijmy tempo. Doskonale. Całkiem fajne. Nie przypuszczałam, że to zadziała. O, mamo? Ziemia do mamy. Dałam sobie trochę czasu. A gdyby tak, wpadłam na genialny pomysł. Wykorzystam ten karton. Położę na nim dłoń i mazakiem obrysuję jej zarys. To bardzo proste, ale rezultat będzie rewelacyjny. Mama będzie pod wrażeniem. Okej, pierwszy etap skończony. Teraz wyciąć zarys i przygotować pistolet do klejenia. Nałożę klej na środek dłoni. Nie ma co żałować. Tyle powinno wystarczyć.
Do pierwszej tekturowej dłoni przykleję drugą, a całość pomaluję na jasno pomarańczowo. Zostawię do wyschnięcia. Z kartonowego krążka zrobiłam podstawę. A oto gotowe dzieło. Przybij piątkę. A, no tak, mama. Nie mam całego dnia. Wciąż sprawy do załatwienia. Muszę lecieć. Uwaga, z drogi! Ups, prawie zapomniałam. Z całego tego pośpiechu bardzo zgłodniałam. Najwyższy czas coś przekąsić. I chyba już wiem, co? Mama raczej nie będzie miała nic przeciwko. Zwłaszcza, że i tak jest na diecie. Uff, jestem wykończona. Wracamy do normalnego czasu. Cześć, mamo! Co tu narobiłaś? Bawiłaś się moją biżuterią? Wszystkie naszyjniki poplątane. Nie panikuj, wszystko jest pod kontrolą. Czy to ma być stojak na biżuterię? W sumie to bardzo dobry pomysł. Tutaj nałożę moje pierścionki. To świetne rozwiązanie. Wszystko jest schludne i uporządkowane. Nie wierzę, że zrobiłaś to specjalnie dla mnie. Jesteś taka utalentowana. No, wiem. Teraz wszystko będziesz miała pod ręką. W nagrodę dostaniesz... Hej, jak to się stało? Bardzo dziwne. Dzięki, mamo. Uwielbiam czekoladę. Pychota. To ja ci dziękuję, słonko. Rysunek skończony? To co teraz? Może pobawię się zabawkami. Ra, ra! Uwielbiam dinozaury. Fajnie by było mieć udomowionego dinozaura. Na czym to ja skończyłam? A tak. Mała Grace ładnie się bawi. Ma taką bujną wyobraźnię. Chciałabym dać jej jakiś prezent. Spodobałby jej się kostium dinozaura, ale jest zbyt drogi. Nie stać mnie. Co by tu zrobić? No właśnie, zamiast kupować, coś dla niej zrobię. Potrzebuję tylko trochę kartonu. Na szczęście mamy tego pod dostatkiem. Zacznę od tego dużego pudełka. Wezmę nożyczki. Wykonam ukośne cięcie w poprzek tej klapy. Do samego rogu. To samo zrobię po przeciwnej stronie. Teraz mam zadanie dla pistoletu na klej. Nałożę klej wzdłuż krawędzi. Ostrożnie, żeby nie wylądował na podłodze. Teraz mogę przykleić klapki razem. W tym miejscu zrobię okrągły otwór. Drugie pudełko wycięłam na kształt głowy dinozaura. Pójdzie na wierzch. Należy je pomalować. Zielony to idealny kolor dla dinozaura, a farba w sprayu naprawdę przyspiesza pracę. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Nałożę klej wzdłuż długości głowy i przykleję do niego ten kolczasty kawałek tektury. Perfekt! To samo zrobię z tyłu pudełka. Linia kleju z góry do samego dołu. Tutaj przykleję ogon. Teraz czas na ostatnie szlify. Przymiesz, kochanie? Ojej! Jestem dinozaurem! Ra! A, uciekam! Złapię cię! Jesteś wspaniałym dinozaurem, Grace! Uwielbiam rysować. Mamusiu, namalowałem autko. Masz jeszcze papier? O, tak. Proszę bardzo. Narysuję fioletowe słońce. Więcej papieru. Ale z ciebie artysta. Okej. Już ci daję. O-o. Skończył się. Wybacz, kochanie, ale nie mamy już papieru. Ojej, nie płacz. Cichutko. Wiem, co mogę zrobić. Potrzebuję kawałka tektury. Narysuję coś na niej. Talent artystyczny ma po mamusi. Dobrze, gotowe. Teraz zakleję rysunek taśmą klejącą. I już. Złożę jeszcze tekturę. Zobacz, kochanie, co mamusia dla ciebie zrobiła. Chcesz pokolorować tego żółwika? Proszę bardzo. A najfajniejsze jest to, że możesz później to zmazać. Fajne, prawda? No, pokaż. Pokoloruję tego konika. Hej, czy to Chris? O, wakacje we Włoszech. Wygląda niczego sobie. Też powinnam dodać jakieś fotki. Może nawet je polubi. Muszę tylko się upewnić, że dobrze na nich wyszłam. Będą śliczne. Dobra, zobaczmy. Co jest? Wyszłam świetnie, ale co to jest tam z tyłu? Nie mogę pozwolić, by ktoś to zobaczył. Spróbujmy z innego kąta. Nie. Już wiem. Muszę tylko wykonać telefon. Halo? Potrzebuję pomocy z moimi fotkami. Czekam.
A co ona tym razem wykombinowała? A teraz czekamy. Uff, ale to ciężkie. Wow! Dobra, gotowe. Należy się zapłata. Udanej sesji. Właśnie o to chodziło. Jest idealne. Zawsze chciałam móc podróżować. Jest tu tyle opcji. O, pizza! Uśmiech! Wyszło wspaniale. Wow, ile polubień! Jestem influencerką! Szczęściara, też bym tak chciała. Mam pewien pomysł. Użyję tej tektury. Jeszcze zwiedzę świat, nie ruszając się z miejsca. Do dzieła! Zacznę od zrobienia ramy. A następnie ją wytnę. Przykleję ramę do innego kawałka tektury. I przycisnę, upewniając się, że dobrze przylega. Mam tu też pasek wycięty z kartonu. Nałożę na niego klej i przykleję poziomo na mojej tekturze. Drugi pasek przykleję w poprzek i następny pionowo. Wygląda jak okno, prawda? Wykonałam też tekturowe okiennice. Zawieśmy je na ścianie. Tutaj będzie idealnie. Ach, Paryż. A może Szwajcaria? Nie, już wiem, Italia. Pora na szybkie selfie. Uhu, wyszło cudownie. Czy biedny, czy bogaty, długopisy 3D są dla wszystkich bez wyjątku. Jak można pić sok, który nie jest świeżo wyciskany? Ale nuda. Może by tak gdzieś wyjść? Tylko trzeba będzie założyć buty. No dobrze. Halo? Tak, Ava? Nie mam butów. Nie było tak źle. Wybrałem najpiękniejszą parę. Nie. Ech, okej. Ech. Czerwone? Nie. Sandałki? To może Adidasy? Nie! Wybór obuwia nie jest taki prosty. Przynajmniej bluzkę mam fajną. Panienko, to twoja ostatnia para! Przecież nawet nie pada! Proszę, nie zwalniaj mnie! Wypadł! Muszę coś wymyślić. Potrafię zrobić buty? Och, tracę zmysły. Ubrałaby je? Nie mam nic więcej. Chyba, że... Fajne te kamyczki. Już wiem. Wypełnijcie luki za pomocą długopisu 3D. To może trochę potrwać. Okej, podeszwa gotowa. Teraz weźcie papierowy kubeczek i przetnijcie go w ten sposób. Przymocujcie go długopisem. Teraz będzie się trzymał. Jeszcze trochę. Kiedy skończycie, wyjmijcie kubeczek. Weźcie wstążeczkę i zwiążcie wszystko razem. Ozdóbcie kokardką. Śliczne. Spodobają jej się. Ava! Mam dla ciebie nową parę. Fajne, prawda? Serio? Oczywiście. Naprawdę? Ojej, nie podobają jej się. Nie mogę stracić pracy. Jesteś pewny? Moje życie jest w jej rękach. Wyluzuj. Założę je. Uff. Są całkiem fajne. Mam nadzieję, że to mój rozmiar. Super! I nikt takich na bank nie ma. Muszę się nimi pochwalić. Ech. Czy wszystko muszę robić sama? Czas umyć ząbki. Pasta to kupa zabawy. O nie. Co za bałagan. Przynajmniej nie robi niczego głupiego. Muszę rozwiązać ten problem. Wycisnę trochę pasty do przegródek.
Kochanie, to dla ciebie. Wow. Nie ma to jak relaks z herbatką. Mamo, mamo, to wielki dzień. Świetnie. No dobrze, chodźmy. Musisz ładnie wyglądać. Okej, idziemy do przedszkola. Mamo, deszcz pada. I co tu robić? Nie płacz, skarbie. Weźmiemy parasolkę. Ojej, chyba trafił w nią jakiś piorun. Chcę iść do przedszkola. Czekaj chwilkę. Gdzie te chusteczki? Zaraz. Zasłona prysznicowa. Wspaniale. Najpierw złożę ją w ten sposób. Wezmę nożyczki i odetnę końcówkę. Okej, przygotowałam takie kawałki materiału. Wystarczy zgrzać brzegi prostownicą. Dobrze, powinno być okej. Tada! Podoba ci się płaszczyk mamusi? No? Dla ciebie też zrobiłam. Chodźmy, bo się spóźnimy do przedszkola. Wciągnijcie do strzykawki żywicę z brokatem i wstrzyknijcie do foremki w kształcie motyla. Poczekajcie, aż stwardnieje. Potem wyjmijcie z formy. Przyczepcie haczyk i łańcuszek. Będą z nich ładne kolczyki. Wow, są śliczne. Kto mówił, że kolczyki muszą być drogie? Cześć, David. Chcesz coś kupić? Co za bogaty wybór! To jest ładne! Wow, są śliczne! Ale chyba raczej nic nie kupię. Pójdę już sobie. Pa! Może sama zrobię biżuterię? Mam wszystko, czego potrzeba. Niech spojrzę. O, to się przyda. Nawlekę koraliki na żyłkę. To trudniejsze niż sądziłam. Prawie. No już. Udało się. Teraz zawiążę. Ach, zacznę od nowa. Całkiem. Trochę za mała. Może jakoś ją wcisnę. Och, to nic nie da. Muszę ją rozciągnąć. Nie! Znowu? Och, jakie to wkurzające. Dość tego. Głupia bransoletka. A chciałam tylko coś ładnego. Ach! Skąd się wzięły te cytryny? Wow, niesamowite. Ale ich tu dużo. Mam świetny pomysł. Jeśli uwielbiacie owoce i biżuterię, to patrzcie uważnie. Pokrójcie cytryny na plasterki. Uwaga na palce. Ułóżcie plastry na blaszę do pieczenia. Włóżcie do rozgrzanego piekarnika. Pieczcie, aż cytryny całkiem wyschną. O tak, ale nie będą do jedzenia. Potem napełnijcie wodnym szkłem. Zanurzcie cytryny w płynie za pomocą drewnianego patyczka. Muszą być całe pokryte. Nadmiar szkła odsączcie. Przewleczcie haczyk przez dziurkę po patyczku. Powtórzcie z pozostałymi. Wow, są świetne! Matka natura puchnie z dumy. Może uda mi się trochę zarobić? Otwieram stoisko. I co ty na to? Przepiękne. Poproszę parę. Proszę bardzo. Cześć, Ewa. Piękne kolczyki. Zamienisz się? Pewnie. Proszę bardzo. Wow, zależało mi na niej. Jest piękna. W porządku. Zacznijmy od włożenia wszystkich lizaków do pojemnika. A teraz czas na żywicę epoksydową. Musimy się upewnić, że została równo rozlana. Tyle starczy. Pora na cukierki.
Są takie śliczne i kolorowe. Je też porozrzucam dookoła, a następnie poczekam, aż wszystko zastygnie. Tada! Oto pysznie wyglądająca ramka na zdjęcie. Co o tym myślisz, panie jednorożcu? Cóż, uważam, że to świetny pomysł, słodki kotku. O tak! Uczcijmy to jednorożcowymi buziaczkami. Wii! Urządźmy imprezę dla jednorożca i słodkiego kotka. A to co? Ten pan coś nam pokaże. To jedyna w swoim rodzaju limitowana obudowa na telefon z jednorożcem. O kurczę! Wow! Kup ją już teraz! Mamy ograniczoną liczbę w promocyjnej cenie $200. Dzwoń teraz! Muszę ją mieć i to jak najszybciej! Mamo! Co się dzieje? Co się stało? Zrobiłaś sobie krzywdę? Okej, koniec z tym. Co jest? Spójrz na ekran! Chcę to mieć! Żartujesz sobie? $200 za obudowę? Widzisz, jest śliczna! Chcę ją! Proszę! Ach, no dobrze, skarbie. Zobaczmy, ile mam kasy. Uii! Nie mogę się doczekać mojej obudowy! Mama jest taka bogata! Na pewno może kupić mi nawet 2 albo 3! Kochanie, nie strasz mamy! Co my tu mamy? Och, wygląda na to, że mama klepie biedę. Nie mogę jej kupić tego etui, jest za drogie. A co tam jest? To może zadziałać. Dzień dobry, poproszę 2 obudowy. Hej! Nie tak szybko, skarbie. Mama ma plan. No dobrze, mam tu foremkę w kształcie jednorożca i żywicę epoksydową. Muszę się tylko upewnić, że żywica wypełni całe wgłębienie. I gotowe. Teraz wystarczy poczekać, aż zastygnie. Wyjmę jednorożca z foremki, żeby zobaczyć, jak wyszło. Super! A teraz nakleję go na obudowę razem z pozostałymi. Idealnie. Na pewno jej się spodoba. Tina, zobacz, co dla ciebie mam. Niespodzianka! Wow! Obudowa z jednorożcem! Jest nawet lepsza niż ta w telewizji! Bardzo mi się podoba! Jest prześliczna! Uff! A co tym razem reklamują w telewizji? Ech, etui nie są już modne! Teraz polecamy urocze słuchawki! Słuchaj muzyki, jednocześnie mając na głowie słodkie uszka! Wow! Są jak uszka uroczego kotka! Fajnie ci, piesku! Nie ma to jak dobry masaż, co? O, Justin dzwoni. Muszę odebrać. Zapomniałam, że się dziś umówiliśmy. Hej, Justin. Właśnie się szykuję. Okej, do zobaczenia. Pa! Muszę się pospieszyć. O, mam bluzkę całą w kłakach. Nie mogę tak wyjść. One są wszędzie. Uch! A tak lubię tę bluzkę. Chyba będę musiała się przebrać i to szybko. Tak lepiej. No co? Przynajmniej jest wygodnie. Tylko co ja zrobię z rowerem? Nie zostawię go z Chrisem. Aha! Już wiem. Potrzebuję tylko kilku ciuchów. Moja skórzana kurtka czy bluza Chrisa? Bluza Chrisa oczywiście. I kilka jego koszulek. Wypcham nimi tę bluzę. Tyle wystarczy. Teraz czacha. Włożę ją do kaptura. No i mam już opiekuna dla pieska. Bywało gorzej. Hej, Rover! Chodź! Poznaj nowego kolegę. Pan Czacha zajmie się tobą, gdy ja pójdę spotkać się z Justinem. Nie martw się, on nie gryzie. Prawda, Rover? Połóż się tutaj grzecznie. Hej, Justin! Wybacz, ale coś mi wypadło. Chris złamał sobie paznokieć. Jesteś taka kochana, Mimi. Uwielbiam nasze przytulaski. Masz takie mięciutkie futerko. Czekaj! Nie! Przestań! O, chyba trochę połknąłem. Jestem cały mokry. To nic. Wiem, że to z miłości. Ale muszę się przebrać. Ale cuchnę. Nie wierzę, że dałem się obsikać. Ale lepsze siki niż wiadomo co. Lepiej się przebiorę. Gdzie moje wszystkie rzeczy? Zniknęły! I co ja teraz zrobię? Nie mam wyboru. Muszę założyć ciuchy mojej siostry. Nawet mi pasują. Mimi, chcesz jeszcze siusiu? Poczekaj, mam świetny pomysł. Gotowe. Zbudowałem ci toaletę. Chodź, możesz się załatwić w spokoju. Skończyłaś? Pamiętaj, żeby umyć łapki. Jestem z ciebie taki dumny. Ale czad! Słuchaj teraz, Rover. Wchodzi ta solówka. Wyglądają na takich szczęśliwych. My też powinniśmy coś wspólnie porobić, Mimi. Co myślisz? Nie? Nie lubisz Roka, co? To nic. Wymyślmy coś innego. I tak będziemy się świetnie bawić. Mimi, dokąd idziesz?
Ja tylko chciałem, byśmy byli jak Mindy i Rover. Ale Mimi wciąż ode mnie ucieka. Rover wygląda na zadowolonego. No tak, muszę sprawić, by Mimi też było wygodnie. Pora na małe zakupy. Muszę sprawić jej coś ekstra. Zobaczmy. Wow! To jest idealne. Ale za drogie. Chyba, że... wezmę od mamy. Cześć, mamuś! Ślicznie dziś wyglądasz. Dziękuję, skarbie. Tak sobie pomyślałam, czy nie mógłbym dostać dodatkowego kieszonkowego, a dokładnie 2000. Słucham? To żart, tak? Dobre, ale się uśmiałam. Dzięki, Chris. Serio? Wiedziałem, że mi się uda. Gdzie moja portmonetka? 2000? Zwariowałeś? Sama tyle nie mam, widzisz? O, rozumiem. Czyli nie dostanę. No to wracamy do punktu wyjścia. I co teraz? Zaraz. Pudełko, no mamy dokumenty. To jest to. Nie powinna mieć nic przeciwko. Wybacz, mamo, ale potrzebuję je. Później ci wyjaśnię. Pa! No to do roboty. Wow! Czasem sam siebie zaskakuję. Nowy domek dla Mimi gotowy. Jeszcze tylko jedna rzecz. Tak lepiej. Wow! Jest wspaniały! Hej, Mimi! Zobacz, co dla ciebie mam! Wow! Już tu jesteś? Chyba ci się spodobał, co? Wyglądasz na zadowoloną. Kochany kotek. O, czy coś tu wybuchło? To zadanie dla super mamy. Wysprzątam to miejsce w mgnieniu oka. Brudne pieluchy? Żegnam. Nikt nie zadziera ze sprytną mamuśką. Kiedyś to uwielbiałaś. Teraz posłużą komuś innemu. Zbyt słodkie jak na mój gust. Moja kredka! Co ja ci zrobiłam? Ostrzenie w toku. Jakie to fajne. Zupełnie jak sprężynka. Mamusiu, spójrz. To bardzo fajne. Czekaj, mam mnóstwo kredek. To będzie super. Ile ich jest? Mam tu wszystkie kolory tęczy. Wezmę więcej kredek. Mamusiu, skończyły ci się kredki, kochanie? Poczekaj chwilę. Mamy rozwiązanie tuż pod nosem. Włożę światełka do pudła. Ładne, prawda? Teraz przykryję folią. Docisnę dobrze na brzegach. Widzisz, co zrobiłam? Pora na trochę magii. Wysypię cukier na wierzch. To powinno tak wyglądać. Teraz wyłączę górne światło. Twórz fajne obrazki palcami. Kochanie, chodź. O, to bardzo fajne. Możesz rysować, co zechcesz. Narysuję ulubione zwierzątko. Wiedziałam, że ci się spodoba. Uwaga, zaczynamy! Rozwałkuj kawałek modeliny i nałóż na nią dwie foremki do pieczenia w kształcie serca. Teraz mocno je przyciśnij. Ostrożnie zdejmij niepotrzebną część i odłóż foremki na bok. Wypełnij środek serca żywicą epoksydową. Możesz do tego użyć strzykawki. Poczekaj, aż wyschnie, a następnie nasyp garść cekinów. I doklej drugie serduszko. Ten naszyjnik zrobi furorę! Wow, jaki ładny! Wspaniały! Wróżka zabrała moje zadanie domowe! Co? Ona wciąż leży w łóżku? Przecież jest już późno! Wybiła 7:30! Śpi o wiele za długo! Tina! Tina, skarbie! Musisz wstawać! Spóźnisz się! Jeszcze 5 minut! Cóż, skoro tak? Tina! Wyłaź z łóżka! Ło! Ale mamuśka umie dać czadu! Och, czemu jest tak głośno? He? Kto to jest? Dzień dobry, skarbie. Czas wstawać. Co? A czemu? Czemu? Skarbie, spójrz na zegarek. Jest 7:30. Plan dnia jest przejrzysty. Musisz wstawać o 7:00. Hehe, och, no tak, plan dnia. Szkoła i cała reszta.
Tak, cała reszta. A teraz chodź. Trzeba się ubrać. Mamo, przestań. Umiem sama. Nie jestem dzidziusiem. Och, wyglądasz ślicznie, jak mała księżniczka. Podoba mi się ten strój. Dzięki, mamo. O kurczę, ale te włosy. Musimy coś z nimi zrobić. Nie ruszaj się. O nie, mamo, zabierz ode mnie te szczotki. Drapią mnie w głowę. Ach, ale musimy jakoś poprawić twoją fryzurę. Moment. Być może mam sposób na ujarzmienie niesfornych włosów. Wpadłam na pewien pomysł. Mama zaraz wróci. Okej, mam tu foremki do spinek. Wrzucę do nich trochę cukierków. A teraz wleję do środka żywicę epoksydową. Używam tej przezroczystej, żeby dobrze było widać kolory. Cukierki muszą być całe przykryte, a foremki powinny być wypełnione żywicą po same brzegi. I gotowe. Teraz wystarczy dodać klipsy i poczekać, aż masa zastygnie. Można już wyjąć spinki z foremek. Wyszły ślicznie. Kochanie, zobacz, co dla ciebie mam. Cukierkowe spinki do włosów. Czy one powstały z moich cukierków? Wow, są ekstra. Oczywiście, trzymaj je. Ja rozczeszę ci włosy, a potem je założymy. A teraz wykorzystamy spinki. Jedna po prawej stronie, a druga po lewej. Je! Mam we włosach cukierki! Ale fajnie! Dzięki, mamo! Nie ma za co. Wyglądasz ślicznie. O nie! Musimy pędzić do szkoły. Dalej, pospiesz się. Dobrze, kochanie. Oto twój nowy pokój zabaw. Ładny. Oj, sporo tu. Sporo tu niebezpieczeństw. Nie możesz się tu jeszcze bawić. Zaczekaj, tatuś musi coś jeszcze zrobić. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Trzeba zakryć wszystkie ostre krawędzie. Trochę taśmy i gotowe. Teraz można się tu bawić. Ale się napracowałem. Chodź, kochanie, pobawimy się. Ała! Upadłam! Ura! Zabawa! Czekaj! Stój! O, mały włos! Przyda się jeszcze kawałek taśmy. Przykleję tu jeden pasek. I położę na niego dywan. Teraz nie będzie się przesuwał. Chodź! Pobawimy się! Hurra! Hej, księżniczko! Jest taka słodka. Zostawię to na później. Głodna jestem. Tatusiu, masz coś do jedzenia? Mam. Proszę bardzo. Okej, już skończyłam. Dobra ta czekolada. A właśnie, mam lizaka. Uj, ohyda. Przykleiły się do niego śmieci. O matko, nie martw się. Weź tego. Chyba wpadłem na genialny pomysł. Pasuje idealnie. Patrz, to twój nowy lizak. Ty możesz wziąć tego. Zostawię go na później. I pójdę pograć w piłkę. Ach, sztuka jest wspaniała, prawda? Rozejrzyjmy się. Zobacz, ile tu arcydzieł! Piękne! Zwiedzajmy dalej! Co my tu mamy? Małe popiersie! Wiecie co? To mnie natchnęło! Wezmę się do pracy! Pudło na odlewy gotowe? Wleję masę do środka! O, rety, jaka mokra! Lepiej zamknę oczy! Zaraz, zaraz! Wciśnijmy pauzę! Najpierw coś przegryzę! Te chipsy są w sam raz! Tak! O tak! Rozwalam ten poziom! Znajdzie się miejsce dla mnie? O, wolne siedzenie! Wcisnę się między nich. Uff, w końcu. Myślałam, że tu nie dotrę. Wszystko gotowe i można zaczynać. Muszę się rozciągnąć i przygotować. Ach, świetnie. Jazda! Przejdę ten poziom i pobiję rekord prędkości. Co? Strzelasz we mnie? Nie ma mowy! Gin! Au! Co to ma być?
Co się dzieje? O kurczę, nie udało się pobić rekordu. Och, co? Moja klawiatura. Co się stało? Wszędzie leżą klawisze. Zniszczyłam ją. Uff, co z tą literą W? To koniec. Wyrzucę ją. Muszę coś zrobić, żeby to naprawić. Całość zaleję żywicą. Tylko nie za dużo, bo wtedy nici z klawiatury. Proszę, wszystko zalałam. Klawisze stwardniały. Teraz mogę je wyjąć. O, jakie urocze! Mogę je zamontować na klawiaturze zamiast klawiszy. W porządku, całkiem nieźle. Mam nową klawiaturę. Pora wrócić do gry. Rozciągnę się. Jazda! Dalej, dasz radę. Postaraj się szybciej. Zaraz. Wow, udało się! Pobiłam rekord! Klawiatura przyniosła mi szczęście! Hej, ale czad! Świetnie! Należą jej się brawa! Jaka pyszna herbatka! Wspaniała! Co do diabła! Och, pora wstać i zacząć dzień! Czemu zostawiła tu swój kubek? Nie widzisz, że sprzątam? Zaraz, zostawiła okrągły ślad? Nie! Może jak mocno potrę, to zejdzie? Zaraz, wzięła następny kubek? Ten też gdzieś zostawiła. I oto kolejny ślad. Ach, pycha. Fajny ten rakietowy kubek. Poważnie? Chodzę za nią po całym domu. Co? Znowu? Czemu Sunny tak dużo pije? I to z tylu kubków. Wszędzie je zostawia. Na każdej powierzchni. Ach, padam z nóg. Ciągle tylko sprzątam. Może zostało coś do picia, co? Plaster pomarańczy. Położę to na folii i wezmę pistolet na klej. Zrobię okrąg z kleju dookoła plasterka. Nie musi być idealny, bo owoc też taki nie jest. Ale musi być odpowiednio gruby. Jeszcze odrobinę, żeby brzeg był wyższy. Dobrze. Teraz, żeby było ładniej, dodam złoty brokat. Nie trzeba dużo, nie chcę przesadzić. Teraz pora na żywicę epoksydową. Lejemy. Zaleję nią cały plasterek. Dzięki rantowi z kleju żywica nie wypłynie. Teraz, kiedy stwardniała, można wyjąć z foremki. Jakie ładne! Ale to nie koniec. Pomaluję brzegi. Wykorzystam tę złotą farbę. Proszę bardzo, podkładka gotowa. O rety, jaka ładna! Wyszła lepiej, niż się spodziewałam. Czekaj! Od teraz stawiaj kubki na podkładce. Rozumiemy się? Tak, sama zrobiłam. Ochroni nasze meble. Dobra, pokój z głowy. Wrzucę coś na ząb. Zaraz! Co do jasnej anielki? Skąd się wzięły te kubeczki? Och! Stój, stój, stój! Nie uciekaj przede mną! Mam cię! Dość tego uciekania. Pora na kąpiel. Żadnych wymówek. Och! Teraz pora na szorowanie. Co? Nie ma jej. Jakim cudem wyszła z wanny? Ach, zwiała mi. Tak, moje potwory. Uwielbiam je. Ahem, co ty tu robisz? Chodź ze mną. Uf. Nie, nie chcę się kąpać. Nie cierpię tego. Jesteś straszną paskudą. Tak, jestem paskudą, ale i tak cię wyszoruję. Nie, nie złapiesz mnie. Żadnego szorowania. Matko, zaraz przez ciebie zwariuję. Uhu, kaczuszka świetnie pływa. Jest super. Lubi swoje kaczuszki. No dobra, chyba wiem, jak mogę to wykorzystać. Wezmę dużą szklankę i wleję do środka przezroczystą żywicę. Patrzcie na te wszystkie bąbelki. Jeszcze trochę. W porządku, tyle wystarczy. Teraz dodam odrobinę barwnika. Wystarczy parę kropel. Teraz wszystko wymieszam. Trochę to potrwa, bo żywica jest gęsta. Dobra, koniec z mieszaniem. Teraz wezmę się za gumową kaczuszkę. W porządku, pora na prysznic w żywicy epoksydowej. Poleję kaczuszkę tak, żeby pokryła ją w całości. Jakie gęste! Po polaniu czekamy, aż stwardnieje. Tak, gotowe! Tada! Co ty na to, kochanie? Wow! O, rety! Patrzy na nie jak w obrazek! W końcu ją wyszoruje! Nie mogę uwierzyć, jak dobrze to działa! O, ale zimno! Znów zasnęłam na kanapie? Ojej! Ale kołtuny! Mam tu gdzieś grzebień! I całe mnóstwo śmieci! Ohyda! Wszystko zarosło pajęczyną! Lepszy ryc niż nic! Coś źle się nim rozczesuje włosy! Skąd te wszystkie kołtuny? Ała! Ten jest ogromny! A!
Ach, masakra! No weź, dalej! Wyrwałam sobie włosy! Jak to się w ogóle stało? Mniejsza. Muszę sobie poradzić palcami. Albo i nie. Jest tu coś innego? Może ta szpatułka? No pewnie. Użyjcie długopisu 3D, żeby zrobić włosie. To trochę potrwa, ale efekt będzie tego wart. Możecie nawet zaszaleć z długością. Pokryjcie całą szpatułkę. Teraz odetnijcie nadmiar. Połowa wystarczy. I już! Zrobiłyście sobie szczotkę. Poradzimy sobie z tymi kołtunami. Ale będę miała gładkie włosy. I to za darmo. Fajnie wyglądają, prawda? Opłaca się być kreatywnym. To rozwiążę przy tablicy te równania. Ja! No to może Sunny. Hurra! Mogę się popisać! Ale wysoko? Masz tu kredę. Nie zawiodę pani! Miło mi to słyszeć. Okej, póki co idzie nieźle. Dobrze, dobrze. Skończyłam! Co to ma być? Proszę pani? To musi być jakiś żart. Nie ma innego wyjaśnienia. Jak sobie poradziłam? To z pewnością interesujące. A to co? To przecież 4. A ten? No jak to? To 5. Nie wygląda na 5. Jak sobie z tym poradzić? Już wiem. Będzie mi potrzebny podłużny karton. Nakreślę na nim kilka cyfr. Następnie je wytnę. A kształty ozdobię koralikami. Wygląda wesoło i kolorowo. Tego właśnie potrzebowałam. To cyfrowy szablon. Wow! Pani to ma świetne pomysły! Proszę bardzo, wypróbuj. Przekładam do tablicy i cyferki same się piszą. Tak jest o wiele łatwiej. Szkoda, że wcześniej tego nie miałam. Ja to jednak jestem sprytna. Skończyłam! Dobra robota, Sunny. Zasłużyłaś na 5 z plusem. Jestem z ciebie dumna. Naprawdę? Super! Wow! To nie fair! Mamo? Tak, słonko? Kupisz mi to? Proszę! O, jasne. Normalnie nie wierzę. To dla ciebie. Wow, dzięki, mamo. Co to ma być? Kula śnieżna? Co ja mam niby z tym zrobić? Jak to? Nie podoba ci się? Chciałam to! Czemu nie kupiła mi tego, co chcę? Ale nie poddam się. Muszę ją po prostu przekonać. To tylko kwestia wytrwałości. Powinnam jeść więcej błonnika. O co chodzi? Przyda ci się papier, a mi przyda się to. Chyba żartujesz. No dobra, przynajmniej się ode mnie odczepisz. Wow, ale super sklep z zabawkami. Upsy, klienci, lepiej schowam gumę. Szukamy tego. Moja córka nie daje mi spokoju. Macie coś takiego? Oczywiście, proszę bardzo. Serio? O, nawet jest w promocji. To mój szczęśliwy dzień. O nie. To niemożliwe. Co znowu? Ktoś cię uprzedził? Niestety nie mamy więcej. Kto pierwszy, ten lepszy. Może następnym razem. Pani nie rozumie. Córka się załamie. Co by tu wymyślić? Może wykorzystam jakoś ten karton? Chyba już wiem, co zrobić. Połączę kawałki tektury w ten sposób, żeby powstało pudełko. Przez otwór będą wpadały słodycze. Po bokach przykleję małe ścianki. Skleję kilka warstw tektury. I przebiję w górnej części patyczkiem. Po obu stronach patyczka zawieszę gumki recepturki. Całość umieszczę w pudełku, tak żeby otwory na siebie nachodziły. Naciągnę gumkę na pionowy drążek. I z drugiej strony.
Czas na test. Gdy naciskam tekturę, guma wpada do otworu. Następnie nałożę wierzchnią warstwę. Karton powinien być pod skosem. Wstawiam teraz przednią ściankę. Na pudełku kładę plastikowy sześcian. A na to pokrywkę, do której nasypię słodyczy. Sunny uwielbia gumę. Z przodu zrobię buźkę, żeby nie było nudno. Działa! Jak ci się podoba, Sunny? Wow! Automat na gumę do rzucia? Naciśnij nosek i zobacz, co się stanie. Ale super! Pycha! Zostaw trochę dla mnie. Niczego nie obiecuję. Mamo? Co znowu? Kup mi to! Kup mi to! Ech, po co ja się w ogóle staram? Cieszysz się? Czekasz na to od tygodni. Abyśmy zobaczyły rekinę. Chodźmy. Mam nadzieję, że wzięłaś lornetkę. Zamknięte? Czemu tego nie wiedziałam? Przyjdziemy kiedy indziej, kochanie. Czasami życie bywa niesprawiedliwe. Ale tak już jest, prawda? Co poradzimy? Pokaż mi to. Kiedy to przyczepię? To zmienia się w coś ciekawego. Wow! Nasza własna ośmiornica. Bardzo mi się podoba. Pływa pod wodą, widzisz? Wyobraźnia to jednak potęga. Mamusia też.